Za nami pierwsze posiedzenie zespołu na rzecz budowy wielospecjalistycznego centrum pediatrii. W spotkaniu, które odbyło się w Zielonej Górze, udział wzięli lubuscy politycy, samorządowcy, dyrekcja miejscowego szpitala wojewódzkiego oraz lekarze specjaliści. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali konieczność jak najszybszego wybudowania centrum z myślą o małych pacjentach z województwa lubuskiego. Województwo lubuskie nie posiada takiego centrum. I jesteśmy na szarym końcu w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę nad najmłodszymi pacjentami. Dlatego jesteśmy zdeterminowani i naszym celem numer jeden jest to, ażeby to centrum powstało jak najszybciej. Zrobimy wszystko. Jak tu jesteśmy na tym spotkaniu, ludzie ze wszystkich środowisk, z różnych środowisk, zaangażowani w dobro ogólne. A tym dobrym jest właśnie ten szpital pediatryczny w Zielonej Górze. Budowa centrum znajduje się na liście projektów strategicznych dla województwa lubuskiego. Inwestycja będzie finansowana m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz budżetu województwa. Według marszałek Elżbiety Polacz środków na tak ważną dla Lubuszan inwestycję nie powinno zabraknąć. Potrzebne jest partnerstwo i przyjaciele dla tego projektu. Mamy uzasadnienie bardzo wiarygodne. Jest aktualna strategia promocji i ochrony zdrowia. Jest przecież przygotowana koncepcja. Projekt ten został wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego. Znalazł się w kontrakcie terytorialnym. Chcemy go finansować w nowej perspektywie, ale potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej, która nie jest chętna do finansowania kolejnych inwestycji w ochronie zdrowia. Prowadzimy w tej chwili negocjacje. Przed nami kolejna runda pod koniec października. Zbieramy zatem argumenty. Finansowo inwestycja będzie również wspierana przez Ministerstwo Zdrowia i miasto Zielona Góra. Miasto na pewno znajdzie pieniążki na wkład własny i ruszajmy z budową, bo nie ma co czekać. Ja nigdy nikomu nie życzę, żeby musiał korzystać z takiego ośrodka, a jeżeli już, to żeby było to na takim poziomie, jaki Unia Europejska wymaga już od wszystkich. Dzięki budowie centrum powstanie dziecięcy szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny oraz oddział intensywnej opieki medycznej. Zwiększy się również liczba łóżek szpitalnych na oddziale pediatrii ogólnej oraz oddziale chirurgii dziecięcej. Rozbudowana będzie także część hotelowa dla rodziców, która zwiększy się z 1 do 8 pokoi. Według lekarzy, którzy stworzyli podobne centrum we Wrocławiu, rozpoczęcie takiej inwestycji w województwie lubuskim jest obecnie możliwe. Jest możliwe w tej chwili, bazując na tym, co jest, czyli potencjale ludzkim i sprzęcie. Jeśli będzie wybudowane takie centrum, natychmiast może ruszyć. I dzięki temu rzeczywiście podniesie się i poziom świadczonych usług medycznych i przede wszystkim komfort leczenia pacjentów i dostępność do takiej specjalistycznej opieki nad dzieckiem. Wsparcie Centrum Pediatrii w Zielonej Górze zadeklarował Jerzy Owsiak. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomoże wyposażyć szpital m.in. w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny ratujący życie najmłodszym pacjentom.